Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ruszamy na spotkanie z Nadią. W poprzednim odcinku uzyskaliśmy dostęp do tej części kompleksu, bo mamy już strzały z liną. Jest tu coś ciekawego? Jest dokumencik. Czyżby tu? Tak. Towarzysze, w tym raporcie donosimy o wyjątkowym odkryciu, jakiego dokonaliśmy w górach w bazie Wolność. Robotnicy pracujący przy wydobyciu odkryli wielką jaskinię, a w niej niesamowite ruiny i różne przedmioty, niepodobne do niczego, co widzieliśmy w naszej ojczyźnie. Po dokonaniu tego odkrycia u robotników zwerbowanych spośród ludności tubylczej zauważyliśmy wzburzenie. Najwyraźniej wiedzą coś o tych ruinach. Od teraz robotnicy będą pracować przez całą dobę, ponieważ jesteśmy przekonani, że możemy odkryć coś jeszcze bardziej niezwykłego. Oglądałem dzisiaj face to face Arka Tańculi i Amadiego. Ciekaw jestem waszego zdania. Tańcula czy Amadi? Piszcie w komentarzach. Ej. Mamy jakiś grobowiec tu w pobliżu. Czy. Aha, gdzieś tam. Ej, wchodzimy. Nie tędy, tak jak poprzednio. Ale bardziej... Nie, no tutaj, dobrze. Nie! O. Aj, Laro. Co ty ćwiczysz? Ale tutaj to nic nie ma za bardzo. Jednak bardziej tędy. Traktowali ich jak zwierzęta. Jest dyktafonik. Moim zdaniem Anna nie podziela naszej wiary lub kierują nią inne pobudki. Przeżywa wewnętrzny konflikt, rozumiem to. Jednak wszyscy mamy do odegrania swoje role. Zgłosiłem się do kolejnego patrolu, by znowu zobaczyć śmierć. Udało mi się schwytać tubylca. Nie śpieszyłem się. Zabiłem go gołymi rękami. Patrzyłem, jak gaśnie światło w jego oczach. Zostałem przy nim, aż ostygł. To magia. Konstantin mówi, że źródło zapewni nam życie wieczne, że będziemy mogli ujrzeć twarz Boga. Ale ja już ją widziałem. Jestem we właściwym miejscu. Zajęło mi to sporo czasu, ale udało się. Jestem w domu. Kolejny odklejony łebek. Wbijamy się na górę. O! Będzie Mołotow. Pierwszego kontaktu doszło w jednym z szybów kopalni. Całą siłę robocą skupiono na wydobywaniu. Ale wygląda na to, że w ciągu tygodnia wybuchło powstanie. Pracownicy mieli dosyć? Ej!
Uwaga, coś widziałem. Aj! O kurde, nie tak chciałem. Jeszcze był jeden gostek tam gdzieś. To na razie zostawmy. O. Okej. I tutaj trzeba się dostać. Nie powinno być trudne, ale chcę jeszcze zobaczyć, co tu mamy w okolicy. Nie chcę puszki, tylko butelkę. Aha. To będzie nasze wejście do grobowca, tak podejrzewam. Co dobrego? Okej. Na szafę nie. O. Tak nie. Aha, tu jeszcze coś jest, okej. Order bohatera Związku Radzieckiego. To najwyższe odznaczenie przyznawane za bohaterskie czyny. Być może należało do jednego z oficerów Gułagu. Być może tak. Co tu wytrych? Mhm. Kolejny sowiecki plakat. Tam sobie zaraz zjedziemy. Nie widzę. Okej.
Okej, zejdziemy sobie niżej. To nam otwiera przejście chyba do tego Lenina. Tak, tak. Ale tu już byliśmy, dobra. To nie będziemy się na tym skupiać. Tu jest powrót na górę. Ten przedział zamknięty. Z dwóch stron, okej. Okay. Jeszcze pucha. Czy tu coś jeszcze było? Nie, to wracamy do początku, okej. Się to zrenderowało. Idziemy do tego grobowca. Koniecznie. To co miało być niby? Jest jakiś artefakt? Sowiecki identyfikator wojskowy, przydziałowy. Nazwisko Jurij Ravdonikis. Na odwrocie identyfikatora wytłoczony jest napis skazany. No niech tak będzie. Hop, hop. Patyczki. Hej, tu jest jeszcze jakaś drabina. Ale czy mamy szansę w ogóle tutaj doskoczyć? A, jednak. O. To co, wchodzimy? Wchodzimy. Tu wytrych. Kura dziecka skrzynia. Element łuku bloczkowego. Fajnie. Oświetlenie nadal działa. Wygląda jak blenda uranowa. To musiała być kopalnia uranu. Mogło tak być. Może nadal tak jest. Mój Boże, to starożytne artefakty. Na co oni tutaj trafili? No
No rozejrzyjmy się. Oj. Chyba nie tutaj. Nie no, trzeba tą liną. Tyrolką. Przedostać się dalej. O. Jaka tu muzyka w ogóle niepokojąca. Dobra, Geronimo. Jej. Bam. Smakołyki. Ta woda to bezpieczna? O, 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 o. Mignęło. O, dwie skóry. Dałaby się butelka. Ironia losu. Niezłe wejście. Tu będzie raczej wyjść, ale zerknijmy sobie. No tak, stąd się spierniczył ten wagon. Wagonik. Kolejne artefakty. Musieli przebić się przez stary szyb. Muszę teraz to zobaczyć na własne oczy. Nie, tutaj się kończy ten tunel, okej. Okay. Czyli przemieszczamy się cały czas w jedyną słuszną drogę. Ała! Jakaś łamigłówka.
manierka żołnierza Armii Czerwonej. Nie rozpoznaję tych oznaczeń. Co, sierp i młot? Coś w niej jeszcze zostało. Możliwe, że z niej skorzystam, zanim tutaj skończę. No nie ma co rzucać mołotowa raczej. On zgaśnie tutaj. Trzeba znaleźć kurek jakiś. No, albo coś takiego. Ej, nie chciałem się tam spuścić. Ej, ej. Może coś u góry, może coś gdzieś. Ej. A może trzeba tak podbiec i z partyzanta podrzucić tą butlę? No nie. To chyba raczej nie to. Nie, no trzeba znaleźć jakiś kurek. Tu są jakieś zawory. Ale to nie to. Nie no, tu też raczej nie, to już za daleko. Muszę to jakoś przerzucić przez wodę. Nie, to nie tak. To też powinno się zapalić.
Muszę to jakoś przerzucić przez wodę. No specjalnie odkrywcze to nie jest, no. Kurczę blade. No nie, nie, nie. Muszę to jakoś przerzucić przez wodę. To też powinno się zapalić. Muszę to jakoś przerzucić przez wodę. Nie pomagasz. Musi być to, co znaleźli. No i super. Ale zanim zejdziemy niżej, musimy sobie zakończyć ten odcinek. Dlatego dziękuję bardzo wszystkim i do zobaczyska.